mamy nowe kino na poziomie europejskim. Piotr Karasim w programie Kierunek Sukces, burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I jak zmieniło się Działdowo na przestrzeni ostatnich lat? W jakich obszarach możemy mówić o największym rozwoju tego miasteczka? No ja myślę, że tutaj tych obszarów jest wiele. To jest kultura, to jest edukacja, to jest infrastruktura i może to, co najbliżej jest mieszkańców, czyli infrastruktura drogowa. To tylko w tym roku wydaliśmy 9 milionów złotych na nowe drogi, chodniki, na ścieżki pieszo-rowerowe, ale tak naprawdę to jest jeden z elementów całej układanki, ponieważ no, naszym priorytetem jest zatrzymanie mieszkańców Działdowy. Z tym zmagają się wszystkie gminy, które są porównywalne z gminą miasto Działdowo. No i czym kusicie tych mieszkańców, no dlatego by nie wyjeżdżali, zostali? Przede wszystkim no, mieliśmy pewne zaległości, jeśli chodzi o czas wolny, bo po pracy no, trzeba gdzieś iść, trzeba się rozwijać, a więc w ostatnich latach pobudowaliśmy lodowisko, zadoszone lodowisko. Mamy nowe kino na poziomie europejskim. Mamy Dom Kultury, mamy zrewitalizowany stadion. Tak naprawdę został oddany do użytku gotycki zamek, w którym otworzyliśmy, powiększyliśmy funkcjonujące już muzeum. I dzisiaj tak naprawdę mieszkańcy Działdowa nie mają powodów, żeby narzekać, ponieważ tych atrakcji jest więcej niż możliwości czasowych, jakie mają mieszkańcy. To także oferta dla turystów, prawda? Żeby odwiedzali i Działdowo i okolice, prawda? Mają co robić, mają co zobaczyć. Turystyka może nie jest głównym priorytetem, mówię o tej turystyce wypoczynkowej, natomiast my nastawiamy się na turystę jednodniowego, a więc w drodze na Warmię, Mazury warto się zatrzymać w Działdowie. I tak naprawdę dzisiaj mamy pełną ofertę, jesteśmy w stanie zapewnić mu cały dzień różnych atrakcji w naszym mieście, włącznie z jedzeniem posiłku w atrakcyjnej cenie. Oczywiście te wszystkie instytucje, o których wcześniej wspominałem, one są ukierunkowane właśnie na tego turystę i nie ukrywamy, że to są głównie wycieczki, prawda? To są seniorzy, to są młodzież, to są uczniowie szkół. To są wszyscy ci, którzy jadą tutaj do państwa, do Olsztyna, do moich kolegów, innych samorządowców. Warto się zatrzymać w Działdowie i te parę godzin zobaczyć nasze miasto. To jeszcze wróćmy na chwilę do inwestycji. Jakby pan miał wymienić największe inwestycje, może nie w ostatnich miesiącach, a latach, to jakie by to były najistotniejsze? Naprawdę, tych inwestycji było dużo. Jedne są już zakończone, jedne są w trakcie realizacji. Myślę, że teraz priorytetem jest budowa zbiornika retencyjnego. Ona już została rozpoczęta. Natomiast inwestycja, która nas czeka, to jest budowa basenu, bo to jest ten ostatni element tych atrakcji dla naszych mieszkańców. No i potem największy problem, czyli problem mieszkaniowy, który musimy rozwiązać, bo praca to nie jest wszystko, a chcę powiedzieć, że rąk do pracy w Działdowie brakuje. Lada moment zostanie otworzony kolejny zakład, który docelowo ma zatrudniać 500 pracowników. No i dzisiaj, żeby ci pracownicy zostali w Działdowie, to nie wystarczy już basen, nie wystarczy muzeum, nie wystarczy kino. Oni muszą mieć możliwość zamieszkania w atrakcyjnym mieszkaniu i oczywiście muszą mieć zagwarantowane, że w jakiejś perspektywie czasowej dojdą do własności tego mieszkania. Jeśli chodzi o pozyskiwanie i wydawanie funduszy zewnętrznych, tak, czy to rządowych, czy unijnych, jak sobie z tym tutaj władze Działdowa radzą? Miasto Działdowa, ale generalnie cały powiat działdowski jest liderem w pozyskiwaniu tych środków. Ja kiedy obejmowałem Urząd Burmistrza w 2014 roku, tak naprawdę stworzyłem silny, może nie tyle stworzyłem, a wzmocniłem już istniejący zespół, który został po moim poprzedniku. I to jest naprawdę bardzo kompetentne osoby. Muszę tutaj uważać, żeby nie zostały podebrane, ponieważ dzisiaj samorządowcy niestety nie mają zbyt wielkich możliwości w zatrudnianiu nowych osób. I mamy wiele sukcesów pozyskiwania zarówno ze środków europejskich, z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia, Mazury, ale również z programów rządowych i gdybyśmy mieli teraz tutaj wymieniać, to myślę, że czasu na pewno by nam nie wystarczyło. One bardzo nam pomagają i tutaj chciałem podziękować tym wszystkim, którzy są zaangażowani, bo pozyskać to jest jedno, ale je wydać, rozliczyć, to jest naprawdę czasami męka pańska. I kończąc, chciałbym zapytać o przyszłość. Jak pan widzi Działdowo
za 5, 10, może nawet 15 lat, w jakim kierunku powinno rozwijać się to miasteczko? Przede wszystkim to, o czym wcześniej wspominałem, a więc budownictwo mieszkaniowe dla młodych ludzi z możliwością dojścia do własności, rozwiązanie problemów komunikacyjnych, ponieważ w Działdowie niestety, ale podobnie jak w Olsztynie, w godzinach szczytu mamy dosyć spore korki. Więcej zieleni, bo brakuje tej zieleni, mamy koncepcję zagospodarowania kolejnych hektarów z przeznaczeniem na parki. Zmieniamy plan zagospodarowania po to, żeby te tereny nie wpadły w ręce deweloperów. I tak naprawdę musimy też zwrócić uwagę na pewne działania proekologiczne. To jest istotne, chcę się pochwalić, wcześniej o tym nie mówiłem. W tym roku daliśmy do użytku bardzo ekologiczną kotłownię na biomasę i myślę, że to będzie kolejny kierunek po to, żeby ograniczyć emisję pyłów, ograniczyć emisję dwutlenku węgla i żebyśmy byli miastem europejskim. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv. Burmistrz Działdowa Grzegorz Mrowiński był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.